W niedzielę cały kraj obiegła informacja, że w województwie podlaskim skończyły się respiratory przeznaczone dla osób chorych na SARS-CoV-2. Dzisiaj do tej sprawy odniósł się wojewoda podlaski. Dzisiaj podjąłem również decyzję, aby ilość respiratorów przeznaczonych dla pacjentów covidowskich uległa zwiększeniu. W najbliższych dniach będą kolejne w tym zakresie decyzje, bo te decyzje również będą się wiązały z uwalnianiem dla pacjentów covidowych kolejnych znacznych ilości łóżek na terenie naszego województwa, albowiem również musimy w tym zakresie zwiększać tą dostępność łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem, biorąc pod uwagę tą pogarszającą sytuację epidemiczną. Skąd są dodatkowe urządzenia służące do mechanicznej wentylacji najciężej chorych na COVID? W tej chwili możemy powiedzieć, że te respiratory na terenie naszego województwa są. Mówię tutaj o sprzęcie. One funkcjonują w szpitalach, natomiast trzeba je po prostu powydzielać na rzecz pacjentów z COVID-em i taki proces w tej chwili się dokonuje.